Tak wygląda post w powiadomienie w naszym domu. A mieliśmy tylko teraz jeść samo ryż i fasolę, babciu. To obiecałaś ostatnio, prawda? No i co? Tak się je w dzikiej Polsce, proszę państwa. Pozdrawiam serdecznie. Krecik z dzikiej Polsce. A to moja półdzika babunia. Taka prawie jakby wyszła z lasu. Poszła po prostu do lasu, do barżentarni. Złapała polską świnię. I oto mamy teraz ją tu na patelni. No prawie dziką, no bo taka wiecie, hodowlana trochę, nie? Ale o tu na patelni jest właśnie, proszę państwa. Takie to czasy nadeszły, że tak się właśnie je. Tak biednie się je po prostu. No cóż, ale na szczęście państwo nam teraz nie żałuje pieniędzy na nic, prawda? Dostajemy 40 zł dziennie, więc możemy sobie pozwolić? Babcie, czy nie? No odrobina mięsa? Tak. No, więc jej dzisiaj na bogato, proszę państwa, cudowne czasy. Ach Boże, tak mnie cieszę się, że jest tyle dobrych ludzi teraz, że nagle okazało się, żeśmy kochani, dobrze, tak się udzielamy. A z drugiej strony chwilami to mi tak smutno się robi. Smutno się robi, zwłaszcza, no dobrze, może na mój dziki pyszczek, nie patrzcie, patrzcie na patelnię. Smutno mi się robi, jak człowiek się na grupach dla niepełnosprawnych udzielał, jak zadawał pytania. Jak albo bywał olewany, albo kuźwa wyśmiewany. I jak ci niewidomi powiedzieli, no ty się naucz pisać. Gdzie masz przecinki, gdzie masz kropki, interpunkcja się kłania. Ej, ty do przedszkola. A tak się kuźwa za mnie naśmiewali. A po co niewidomemu, powiedzcie mi pisownie, no po co, o cipko złoto. A teraz słyszę, niektórzy pomagajmy dla braci i sióstr z zachodu. Przepraszam, ze wschodu. Niewidomym. Jak ja prosiłem o pomoc, to nie było chętnych, tak? O Bożeż ty mój. Tak, ciekawe czasy nastały. I fajnie, że przynajmniej mamy serce dla obcych. Dla braci i sióstr ze wschodu. Dla nich wszystko już jest. I szpitale otwarte, i mieszkania, i pieniądze. A ja? O, czego się dorobiłem? O, łysiny na głowie. O, tego się dorobiłem w tym kraju. O, proszę bardzo. Nie, to nikt na mnie nikt uwagi nie zwróci. Ach, kochani, żeby nie było trochę parodiuję, trochę mówię to pół żartem i pół serio. Bo ja zawsze mówię serio. Tylko właśnie półsłówkami. To jest ciekawe, że wreszcie na wszystko mamy pieniądze. I to jest mega piękne. I dzięki temu dzisiaj, mimo że jest post, zjemy sobie takie to pyszne mięsko. Ze świni, która też mogła być dzika, a została udomowiona. I ląduje na naszych polskich pięknych talerzach. I dzielmy się tym z braćmi, siostrami. Tak, jestem za. A w tle piosenka leci piękna. A co mam na talerzu? Och, kurde. Babciu, już? Już, tak. Ty to, babciu, jesteś szybka. A myślałam, że wam znowu pokażę. Pusty talerz. Takie czasy nastały. O, takie czasy nastały. A w tle leci ładna muzyka. Oj, moi drodzy, powiem wam, że już parę lat temu mówiłem pewne słowa, że zobaczycie, jak to wszystko będzie fajne. To, co dzisiaj powiedziałam nawet na pewnej stronie Polska. Dzika Polsza jest krajem dla wszystkich. Jest bardzo gościnna. Tylko szkoda kuźwa, że nie była dla swoich.
Jak mamy śletały i zebrały pieniążki na rehabilitację dla swojej dzieci, chore z nowotworami, z innymi chorobami, z porażeniami czterokończynowymi, to nie było nikogo, tak? Miesiącami się czekało. A oni, na szczęście, chwała Bogu, i to jest piękne, każdemu bym tego życzył, na szczęście mogą od już leczyć siebie, leczyć swoje dzieci i od już mogą generalnie wszystko mieć. I tego wiecie co? Tego życzę też nam, rodakom, bo nic się po nic w życiu nie dzieje. I może to, tak naprawdę, może to też dzięki nim spowoduje, że każdy zyska pomoc też z naszych. To jest piękne. I życzę wam, żeby wam nigdy niczego na stole nie zabrakło. W życiu do jedzenia spokój, cisza, bez stresu, bez nerwów. Normalne, żebyście mieli godne życie, jak mają bracia i siostry na zachodzie, rodacy. No właśnie. No ty smacznego, kreciku, jedz tą świnkę pół dziką w tej dzikiej Polszy. Pyszota. Babuniu, dziękuję. Smacznego. Ekran startowy, zatrzymaj nagrywanie przy...